mam 61 lat i wiek w jakiś sposób wpływa, sposób stabilizujący, znaczy hamujący na zdolność do pracy. Ja dawniej pracowałem od rana od 8 do 23 wieczorem i nic innego nie robiłem. Dzisiaj pracuję, poczynając od 9, jako o 5 po południu zaczynam mieć dość, no bo bolą mnie nogi i właściwie już nie ma tego tak silnego, świętego ognia we mnie, ani tak silnej odporności psychicznej i wytrzymałości fizycznej na przeciążenie, jakie była jeszcze przed 20 laty. Ja bardzo lubię mieć coś w rodzaju inspiracji do namalowania w jakichś, powiedzmy, odbitce nieskończonej, w jakiejś plamie. Najgorszą rzeczą, to zresztą nie jest wyłącznie moja cecha, rozmawiałem z innymi ludźmi, którzy także to mają. Czysta kartka papieru po prostu człowieka demobilizuje, nie wiadomo od czego zacząć. Rozlanie choćby tuszu i przydepnięcie butem już zaczyna inspirować, prawda, do rozwijania tej rzeczy. I ja na przykład robię jakąś niewyraźną, czy nieostrą, czy zdeformowaną kopię na kserokopiarce. Mam z tego jakąś plamę, która mi pozwala iść już dalej z cienkopisem, którym dorysowuję wiele rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To zresztą to samo w malarstwie jest. Najlepiej się maluje, jeżeli jest stare pod obrazie, zapaćkam ją farbą, coś tam przeziera, ja nagle zaczynam od nowa obraz, całkiem coś innego, ale pracuję nad tymi elementami, które tam widać, one się rozbudowują w coś całkiem innego i to jest bardzo fajne. Tak działa moja psychika w czasie twórczości, w trakcie twórczości. To, co obecnie robię, jest przede wszystkim, nie ma przestrzeni, poza tym nie da się geometrycznie rozwinąć ze względu na to, że tu są rozmaite, powiedzmy, niekonsekwencje w zakresie budowy ściśle geometrycznej, czyli ta rzecz, którą ja maluję w tej chwili, choćby ta twarz, która tu się znajduje, nie można by jej było przedstawić en face, gdyż ona żadnego en face nie ma, gdyż ja ją opracowuję jako po prostu obraz. Ona istnieje wyłącznie jako profil. Podczas gdy w tych dawniejszych obrazach każdą rzecz mogłem dowolnie ubrócić, to była po prostu rzeźba, odrealniona rzeźba, ale ustawiona w realnej rzeczywistości, oświetlona realnym światłocieniem. Tu nie ma żadnego realistycznego światłocienia. Tu są po prostu rozmaite punkty oświetlenia, rozmaitych punktów obrazu. Tak samo nie ma realnego, ja wiem, realnej przestrzeni, realnego kolorytu i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał być odebrany jako człowiek, który maluje dobre obrazy i chciałbym, żeby ktoś widział w tym, co namalowałem, dobry obraz, o ile oczywiście uda mi się ten obraz. Natomiast nie chciałbym, żeby ktoś widział jakiś banalny protest socjalny czy też polityczny, gdyż to mi jest jak najbardziej obce. Nigdy nie pragnąłem zaprotestować, gdybym chciał protestować, gdybym to w ogóle we krwi miał, bo jestem z natury człowiekiem raczej spolegliwym, jak mówię, konformistą, to protestowałbym przy pomocy karabinu maszynowego, a nie przy pomocy obrazów. To jest, obraz się do tego moim zdaniem nie nadaje i obrazy, które mają podteksty polityczne, czy podteksty protestu społecznego, czy coś takiego, są obrazy, które mogą na swoje usprawiedliwienie mieć tylko to, że są, jeśli są dobrze namalowane. To znaczy w momencie, kiedy dana sytuacja polityczna przestanie istnieć, ten obraz nadal będzie istniał. Natomiast sami wiemy, że obrazy, których powodem powstania była wyłącznie sytuacja polityczna, a nie było tam właściwie wiele z wartości artystycznych, w wypadku ustania tej sytuacji staje się nagle pustym dźwiękiem. Chciałem uczestniczyć, proszę pana, w sztuce jako takiej, bez jakichkolwiek podziałów patriotyczno-nacjonalistyczno-innych. Ja jestem chyba, nie wyjeżdżam z Polski, ale jestem w dużym stopniu kosmopolitą. Może nie tyle z przekonań, co z natury.